Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Moto Doradca. W tym momencie ruszam, przed chwilą uskuteczniałem offroad. No chciałem sprawdzić, jak ten Galaxy z napędem 4x4, coś innowacyjnego w tym modelu, jak sobie daje radę w terenie. I powiem Wam szczerze, nie jest źle, ale najważniejsze jest to, że to są właśnie chyba największe plusy nagrywania wewnątrz auta, że nie widzicie tego błota na zewnątrz. Zaraz muszę pojechać umyć ten samochód. A dzisiejszy materiał chcę poświęcić tematowi związanemu z pracą w salonie samochodowym, ponieważ po ostatnim odcinku, w którym to opowiadałem trochę więcej o sobie, o swojej karierze w motoryzacji, tak to nazwijmy, dostałem bardzo, ale to bardzo dużo od Was zapytań do tego, odnoszące się do tego materiału, jak taką pracę w salonie rozpocząć, jak przekazać CV, jakie są zarobki, jak to mniej więcej wygląda, na co zwracać uwagę. I pierwszym osobom rozpisywałem się troszkę szerzej, a później doszedłem do wniosku, że chyba mimo wszystko lepiej byłoby zrobić taki materiał, a może kogoś to zaciekawi. Co tutaj za korek? Jak zwykle pan SC z Częstochowy szuka jakiegoś zjazdu i jedzie 15 km na godzinę. Ale przejdźmy do materiału właściwego. Tak jak mówiłem, ja swoją pracę w salonie rozpocząłem od praktyk. Praktyk na umowę zlecenie, umowę o dzieło. Zobaczymy, jak to będzie po nowym roku ozusowane, bo może się okazać, że taka forma rozliczania dla studentów nie będzie już atrakcyjna. Ale to była taka bardziej funkcja asystowania przy sprzedaży. Ja się przyglądałem, jak wygląda praca w salonie. Miałem możliwość wydawania aut klientom, czyli jeżeli klient przyjeżdżał do salonu, już odbierał swoje auto, to sprzedawca tego klienta kierował do mnie, ja wypisywałem wszystkie książki, gwarancje i opowiadałem mu o aucie, czyli jak działają różne przyciski. Bardzo duża część osób potrzebuje naprawdę dokładnego instruktażu. I to były takie moje początki. Ja jestem z takich osób, które naprawdę jak robią coś, to staram się robić to na 100% i widać, że faktycznie te moje praktyki zostały zauważone pośród szefostwa wtedy Renault, które zaproponowało mi pracę na etacie, ale taką pracę na etacie, żeby połączyć to z moimi studiami. I gdy już dostałem się na ten etat, też otrzymałem swój plan sprzedaży, czyli miałem konkretną liczbę aut, które musiałem sprzedać w miesiącu. Pamiętam to do dziś, było to 5 samochodów. Czy dużo, czy mało? No wtedy powiem Wam, że był to taki względny plan, z którym spokojnie mogłem sobie poradzić. Były miesiące, że nawet udawało mi się wykonać 200% planu, z czego byłem niezwykle dumny, ale wtedy też to były takie czasy, że jeszcze auta z kratką, gdzie o wiele łatwiej było o klienta, było trochę mniej salonów i wewnątrz samych salonów nie było takiej konkurencji w postaci mnogości samochodów. Zwróćcie uwagę teraz, co się dzieje w salonie BMW czy Mercedesa. Tam na dobrą sprawę te modele same z siebie już zjadają, jest ich po prostu tak dużo. Ja pamiętam jeszcze czasy z opowieści jednego z byłych pracowników salonu firmowego FSO. On już jest teraz na emeryturze, gdy opowiadał mi, jak to wyglądało, gdy pracował jeszcze w salonie firmowym Poloneza, gdzie sprzedawali Polonezy FSO z Żerania, i powiedział mi tak, że dziennie sprzedawało się w takim salonie do 50 samochodów. Średniej wielkości salon w Polsce w tym momencie sprzedaje maksymalnie taką ilość na wszystkich handlowców. No chyba, że to jest naprawdę jakiś duży salon. Oni mieli aut do wyboru, do koloru, ale jak zawsze klient przychodził do salonu, to była jedna standardowa śpiewka. Czerwony jest? Nie, proszę pana, nie ma czerwonego. Takie spojrzenie na kieszeń. Banknocik się za chwilę znalazł w kieszeni, a jest faktycznie jedna sztuka. Sztuka jeszcze została na placu, no i tak sobie budowali domy wtedy handlowcy. No w tej chwili już powiedzmy, że tak różowo nie jest, żeby tak łatwo można było aż tyle zarobić, ale jak ktoś się będzie starał, nie ma problemu, żeby dość dużo też mógł zarobić. Mój jeden z byłych prezesów zawsze powtarzał, ile można zarobić? Tyle, ile się będzie chciało. Wszystko zależy od naszej determinacji, ale o zarobkach jeszcze w dalszej części. Mercedes czy Dacia? Kiedyś miałem taki tytuł jednego z odcinków, ale teraz trochę to
podejmę z innej strony. To nie jest powiedziane tak, że w salonie Mercedesa zarobimy więcej, aniżeli w salonie Dacia, bo na przykład Dacia możemy sprzedać więcej, salon będzie dawał nam lepszy procent od marży, no bo na danym aucie jest marża i to dany salon, właściciel ustala, ile my z tej marży będziemy mieli procent. Najczęściej salon na aucie ma, no w zależności od tego, jaki to jest okres sprzedaży, od 3 do 6%, ale bywały miesiące, jak prowadziłem salon Citroena, jak nim kierowałem, że średnia marża sprzedaży na aucie było 1,7%, tak, bo się bazowało wtedy na różnego rodzaju bonusach, premiach od centrali, więc sprzedawało się prawie, że auto po kosztach, ale później od tego dany salon wypłaca nam marżę od swojej marży. Najczęściej jest to między 7 a 10%, więc właśnie tak jak mówiłem, nie zawsze znaczy, że Mercedes będzie najlepszy. Jak kierować się wyborem pracy? Bo tutaj chciałbym się głównie skupić na pracy w salonie samochodowym jako sprzedaż samochodów. Jeżeli już idziemy na takie praktyki, kierujmy się przede wszystkim tym, co chcemy robić w danym salonie, żeby gdzieś nas nie skierowali do jakiegoś tam działu przyklejania znaczków, jakiegoś biura obsługi klienta, bo później, powiem Wam szczerze, jak zostaniemy zaszufladkowani, będzie nam ciężko się przedostać na zupełnie inne stanowisko pracy, więc kierujcie się właśnie takimi wytycznymi, no i też warto polegać na rekomendacjach, czytać o różnego rodzaju salonach. Powiem Wam, że to, co mnie razi w politykach wielu salonów, to jest to, że permanentnie od kilku lat na stronach internetowych są ogłoszenia o pracę na handlowców. Szefowie może myślą, że to działa motywująco na pracowników na zasadzie, o, jeżeli będziesz miał 3-4 gorsze miesiące, to wylatujesz, na Twoje miejsce jest wielu. Nie, to działa bardzo demobilizująco. Ja tutaj podam dla przykładu, no w różnych firmach pracowałem, ale mimo wszystko i tak najlepiej wspominam markę Ssangyong, przede wszystkim ze względu na zarobki, ale drugie, tuż zaraz po tym, to atmosfera w pracy. Powiem Wam jedno, ja wtedy dopiero doceniłem, co to znaczy dobra atmosfera pracy. To była hiszpańska spółka, która importowała Ssangyongi na Polskę, która miała pod sobą jeszcze dealerów. Zarządzał nią później Hiszpan Miguel. I powiem Wam jedno, oni mają zupełnie inne podejście do interesu. Miguel właśnie często mi powtarzał już nawet od pierwszych rozmów o pracę, że niezwykle istotne dla niego jest zadowolenie pracownika, bo zadowolony pracownik to efektywnie działający pracownik. Więc tutaj ta sfera tych potrzeb podstawowych została zawsze dobrze zaspokojona i dzięki temu faktycznie było widać dobrą efektywność i dobre nastawienie do pracy i to cenię dzisiaj do tej pory. A propos Miguela, to może warto wspomnieć anegdotę, już niektórym osobom gdzieś tam w kuluarach kiedyś o tym mówiłem, teraz już o tym mogę oficjalnie mówić. Nie zapomnę tego, gdy już powoli Ssangyong wycofywał się wtedy z kraju, ta poprzednia spółka, która eksportowała, no taka anegdota. Miguel pojechał do swojego rodzinnego domu, on miał, tak jak no my wszyscy, internet bezprzewodowy, telefon, no takie podstawowe narzędzia pracy, jak też samochód służbowy. No i Miguel zapomniał o jednym, że jak jedzie do Hiszpanii, do rodzinnego domu, to internet, który ma w Polsce w erze, wtedy to jeszcze było w erze, no niestety będzie działał na roamingu. Więc jeżeli mi się uda znaleźć ten rachunek, bo gdzieś mam to zdjęcie w formie, no, w formie JPEG-a, to dostawię do materiału. Jeżeli nie, to może, nie wiem, później może mi się uda. Przyszedł po miesiącu rachunek na 131 tysięcy złotych za miesiąc korzystania internetu. To powiem Wam szczerze, ten temat teraz odżył, dlatego że widziałem się z jednym z dyrektorów T-Mobile'a zajmującym się szkoleniami. Właśnie opowiadał, mówi taką anegdotę, mówi z branżą motoryzacyjną, że kiedyś w jednej branży właśnie motoryzacyjnej jedna osoba właśnie taki rachunek otrzymała. Ja mówię, o, chyba wiem, o kogo chodzi. Ale wracając do tematu, niezwykle istotne jest właśnie, żeby szukać firmy takiej, gdzie naprawdę atmosfera jest dobra. Wiadomo, to są korporacje, więc każdy też jest oceniany przez pryzmat tabelki w Excelu, czyli tego, co wykonał, planu sprzedażowego, jaki zrealizował. Nie zawsze wychodzi to idealnie, ale przede wszystkim należy cenić wyrozumiałość. Jedna z moich prac ostatnia, w takiej marce, o, możecie skojarzyć. No powiem szczerze, miałem duży problem, żeby dogadać się z prezesem. Miałem chęć zrealizowania wielu zmian i powiem Wam szczerze, nie spotkało się to z jakimś dobrym przyjęciem. Mnie to też dość mocno ograniczało w działaniach. I tu się pojawił dość duży problem. Ja dodam, bo tak, często się pytacie, że nie macie żadnego doświadczenia, ale powiem Wam, że spójrzcie teraz z lewej strony. Płot i od razu tory tramwajowe. No rewelacja. Witamy w Lutomiersku.
Można się ładnie na to nadziać, nie ma nawet takiego szklanego lustra, które by trochę ułatwiło wyjazd. I pytacie się, że nie macie żadnego doświadczenia, czyli prawdopodobnie jesteście spaleni w branży. Nie, w żadnym wypadku. Ja przyjmując ludzi do salonu, owszem, też brałem ludzi z branży, ale bardzo często posiłkowałem się osobami całkowicie spoza branży i szczególnie młodymi. I to się sprawdzało. Ja wiem jedno, w handlu, już nie tyle w samej motoryzacji, człowiek staje się w pewnym momencie zmanierowany, wyrabia już sobie takie swoje nawyki, takiego, jak to można postrzegać, takiego handlarza w Ameryce, tak kojarzycie pewnie z niejednego filmu, takiego trochę cwaniaka, no zależy też kto jak to robi, ale te maniery faktycznie czuć po prostu gdzieś na odległość. Ja lubiłem świeżość, świeże podejście, wtedy była taka większa interakcja tego sprzedawcy z klientem i to przynosiło naprawdę efekty, dlatego nie zrażałbym się. Co do szkoły, no, można kończyć technikum związane właśnie z profilem samochodowym, ale to się mocno przydaje przy serwisie samochodowym, ale przy salonie też, no, na pewno możecie z klientem wejść bardziej w tematykę, bo nieraz klienci są bardzo dociekliwi, dopytują się o różnego rodzaju typy zawieszenia silnika, rodzaje właśnie, więc warto wtedy mieć też większą wiedzę, ale tutaj przede wszystkim numer jeden odgrywa handel. Taki zmysł handlowy, który pozwala Wam na to, żeby dobrze produkt przygotować. Nie ma się co zrażać, że nie znacie gamy produktowej, bo to jest naturalne. Nawet doświadczony handlarz przechodząc do innej marki musi poznać wszelkiego rodzaju niuanse. Pod szkołą progi zwalniające, dobry ruch. Tylko szkoda, że takie wysokie. Trzeba po prostu to doświadczenie sobie w jakiś tam sposób budować, tym bardziej, że później dany salon i tak Was będzie wysyłał na szkolenia. Dlaczego większość salonów woli wybierać ludzi z dużym doświadczeniem? To, co akurat odbieram jako minus. Powiem Wam tak, szkolenie pracownika to może być dobre kilkanaście tysięcy złotych w przeciągu pierwszych 2 lat. Szkolenia, które organizuje centrala, czyli ta spółka, która zrzesza wszystkich dealerów danej marki w Polsce i ona jakby im sprzedaje te auta, importując je bezpośrednio do kraju, ona po prostu robi obowiązkowe szkolenia, które są zapisane w umowie dealerskiej i nie ma bata, żeby dany pracownik takich szkoleń nie przeszedł, bo po prostu musiałby być zwolniony albo firma otrzymałaby dość sporą karę. Więc dlatego często pracodawcy boją się zatrudniać młodych osób, ale ja widzę, że właśnie praktyki dużo tutaj pokazują, że faktycznie można na tym dużo zyskać. Czy z CV-ki robić jakieś wymyślne? No, powiem tak, na stanowiska marketingowe teraz już na jakichś drewnach wypalają, aż tak bardzo bym nie przesadzał, ale powiem Wam, jeżeli zależy Wam na pracy w konkretnym salonie samochodowym, warto byłoby skierować się do takiego salonu bezpośrednio, porozmawiać nie tyle od razu z panią z biura obsługi klienta, ponieważ powiem Wam szczerze, takie CV trafia do tej pani, to bym chyba wolał już wysłać takie CV e-mailem, będzie o wiele, wąska droga do wyprzedzania, będzie o wiele łatwiej tak zrobić, ale fajnie jak byłaby możliwość dostania się do osoby od kadr, do marketingu, żeby chociaż w 5 słowach parę rzeczy o sobie powiedzieć. I to, co mogę Wam doradzić, praca daje Wam możliwość zarabiania, więc warto też kilka złotych wydać. Przygotujcie sobie, nie wiem, 20-30 sztuk na ale drogo zamówić takich teczuszek na CV, ale żeby od góry było Wasze zdjęcie, imię i nazwisko. Powiem Wam tak, raz dostałem taką CV-kę i zadziałało to na mnie faktycznie mobilizująco. Ta osoba dostała zgłoszenie. No pamiętam w Sangyeongu tych CV raz na jedno ogłoszenie dostałem 800, ponad 800. To było bardzo dużo. Jedna dziewczyna przysłała CV. No nie było to CV związane z motoryzacją, ale w tle było morze i delfiny. No i fajnie, tam gdzie był delfin w miarę było cokolwiek czytelne, ale tam gdzie było morze, ta czarna czcionka na tym granatowym tle była całkowicie niewidoczna. No i posłużyło jako podpałka do grilla i to uważam jako dużą wadę. Gdzie się kierować do salonu? Auta nowe, auta używane, auta flotowe. Wiecie co? Nieraz już o tym powtarzałem, że najlepsze zarobki zawsze są... alert. Zawsze powtarzałem, że największe zarobki są na autach używanych. Jest większa marża na autach używanych i wielu klientów ceni sobie takie przysalonowe komisy, gdzie zazwyczaj te auta nie są tanie.
też te auta nie są idealne zawsze, ale powiedzmy, że no jednak ten klucz doboru tych samochodów jest o wiele wyższy, tym bardziej, że centrale oferują teraz różnego rodzaju takie produkty Select, gdzie można sprawdzić przykładowo 200 punktów, czy tam 30, no zależy od marki, przed przyjęciem danego samochodu go ocenić, więc salon jakby ręczy, daje też gwarancję. Auta używane to jest dobry ruch, auta nowe również, więc musicie po prostu zastanowić się, też polecam auta flotowe, jeżeli jest możliwość dostania się na takiego fleet managera. Tutaj trzeba mieć naprawdę dobry zmysł handlowy, dobry zmysł biznesowy, ponieważ zazwyczaj pracujecie z klientami korporacyjnymi, spotykacie się z dużymi firmami, dyrektorami, są to przetargi, rozmawiacie o niejednym aucie nieraz, więc można na tym zarobić o wiele więcej, ale też trzeba się dość sporo naszukać i nakombinować. No i najważniejsze, jak wyglądają zarobki w salonie samochodowym? Jeden z moich byłych prezesów powtarzał, jak przychodził pracownik na rozmowę o pracę, byłem ja i on podczas rekrutacji, a ile można, proszę pana, tu zarobić? A ile pan chce? Nie ma górnego limitu. Jak to w handlu? Ile sprzedasz, to tyle zarobisz. Zazwyczaj w salonach dla handlowców, no bo wiadomo, praktyki to jest rzędu kilkuset złotych, dla handlowców pensja no jest trochę lekko wyższa niżeli najniższa krajowa, tylko i wyłącznie po to, żeby go mobilizować do jeszcze większego działania i jeszcze większej sprzedaży, żeby na tej sprzedaży robić marże. Tylko marże, zależnie od salonu, są dość skomplikowane, ponieważ w niektórych salonach nie ma takiego systemu dodatkowego premiowego, a w niektórych jest taki system, że jeżeli masz plan sprzedaży 10 aut, a w danym miesiącu zrealizujesz plan sprzedaży 5 aut, to z tej marży wypracowanej na każdym aucie dostaniesz tylko 50%. Ale to nie jest tylko druk podpisanego zamówienia, ale tutaj do planu sprzedaży liczą się auta wydane już finalnemu klientowi, czyli nieraz sprzedając auto, tak jak teraz w grudniu, klient odbiera je w marcu, bo musi się wyprodukować, nieraz na te pieniądze dość sporo czasu musicie poczekać. Przeciętnie w salonach samochodowych handlowcy zarabiają, mówimy o kwotach na rękę, między 2 a 4 tysiące złotych. Za funkcje jakieś kierownicze no na pewno zawsze są dodatki. Jeżeli się dobrze już w tej branży zakręcimy, mamy już wyższe jakieś stanowisko menadżerskie. Powiem tak, nie było problemem osiągnięcie 10 tysięcy złotych, ale powiedzmy, że to już jest jakiś tam wyższy szczebel. No i trzeba się przyzwyczaić do jeszcze jednego. Garnitur. Garnitur jest naszą wizytówką. Każda marka ma swoje standardy. Niektóre marki nie wymagają noszenia krawatu, niektóre wymagają, żeby nosić krawat z logiem firmy. Są takie specjalne przygotowane albo logo na marynarce. Wtedy dany dealer takie garnitury dostarcza. No, uważam to trochę to za przerost formy nad treścią, no ale powiedzmy, że jak jest mały ten branding, źle to w jakiś tam sposób nie wygląda, ale musimy być do tego przyzwyczajeni, że ten strój powinien być nienagany. No i właśnie te standardy w danych markach czym się jeszcze charakteryzują? Ja to poznałem chociażby na przykładzie Renault i Citroena. Dwa zupełnie różne podejścia do biznesu. W Citroenie ja miałem minimum dwa razy w tygodniu jakąś kontrolę, która przyjeżdżała i wszystko sprawdzali. Byli tajemniczy klienci, trzeba było użyć konkretnych zwrotów podczas rozmowy z klientem. Trzeba było zbadać ich potrzeby, zaproponować jazdę próbną. No, szereg konkretnych zwrotów. Troszkę musieliśmy działać jak automaty, więc tym salonom, którym doradzam w tym momencie i się zajmuję jakąś tam pomocą, jak to ktoś w ostatnim odcinku nazwał, taka Magda Gessler motoryzacji, mówię tak, róbcie to tak jak należy, żeby centrala później Wam nie odjęła żadnych bonusów, ale też pamiętajcie, że to są ludzie i klienci też są ludźmi, żeby to nie była rozmowa dwóch robotów. Więc na to też zwracałbym uwagę, jeżeli macie już jakieś rozmowy w konkretnych salonach, zwracajcie się do mnie, to będę mógł Wam trochę szerzej coś powiedzieć na temat danej marki. No i godziny pracy. Salony najczęściej czynne są od godziny... To zależy też, ale bywa, że od 8 do 19, od 9 do 18, czyli mamy taki trochę tu zmienny tryb pracy. Najczęściej pracujemy 8 godzin, ale pamiętajmy o tym, że gdy przychodzi taki sezon wakacyjny, czy nawet zimowy, też są różnego rodzaju wystawy, eventy. No przecież dział marketingu zawsze kreatywnie nad nami czuwa, więc okazuje się, że pracujecie od poniedziałku do piątku, w sobotę wystawa gdzieś tam w Katowicach, w jakiejś galerii, a w niedzielę jakieś targi.
wargi czy coś, więc się okazuje, że nieraz brakuje tych dni tygodnia i rzadko który salon wypłaca nadgodziny za coś takiego, to od razu mogę Wam powiedzieć z doświadczenia, no bo zawsze jest taka motywacja, skoro chcesz zarobić więcej, to też się staraj, my wykładamy na to pieniądze, więc Ty też to rób. Jak widzicie, już tak w gwoli podsumowania, bo znowu podejrzewam, że ten odcinek będzie długi, a ja przejechałem już dobrych kilkanaście kilometrów. Tak podsumowując, nie jest to łatwa praca. No, chyba się skończyły czasy PRL-u, gdzie można było sobie siedzieć, kawkę popijać, a i tak pensję się zawsze dostawało. Teraz zawsze będziemy oceniani przez pryzmat tabelki w Excelu naszych działań. Jeżeli będziemy mieli kilka gorszych miesięcy, dyrektor z nami się spotka i zapyta się, co się dzieje, czy może w czymś pomóc. Czasem może być to taki gwóźdź do trumny, tak? Śrubka dokręcająca wieko i dlatego w salonach bywa często dość duża rotacja. Polecam, żeby się sprawdzić. Można dość przyzwoite pieniądze na tym zarobić. Wiadomo, im dłużej pracujemy, tym mamy większą bazę kontaktów. Im lepsi w tym jesteśmy, tym często klienci, którzy kupują auta na przykład w leasingu na 2 czy 3 lata, dzwonią po tych 2 latach. Dzień dobry, przykładowo panie Waldku, chciałbym takie auto Wam odsprzedać, kupić następne, więc widać jak działa przywiązanie klienta do marki, ale i przede wszystkim do osoby, która go obsługuje. To jest niezwykle istotne i powiem Wam szczerze, w SsangYongu mocno bazowaliśmy na rekomendacjach. Nie tyle, że już następnych osób, które kupowały, bo powiem Wam szczerze, no w centrali aż tak długo nie pracowałem, to było 2,5 roku, ale bazowaliśmy na rekomendacjach z polecenia, czyli jeden klient polecał drugiemu i inne salony zawsze się dziwiły, jak oni potrafią tyle samochodów sprzedać w miesiącu. No właśnie to polegało na tym, że robiliśmy bardzo dobry brand wokół tego. Owszem, była reklama, ale i było takie podejście do klienta na 100%. Tych klientów w salonie nie było dużo, ale mogę powiedzieć jedno. Klient, który... O, policja coś kontroluje. Dzień dobry. Więc mogę powiedzieć jedno, robiliśmy to naprawdę na 110% i to przynosiło efekty. Oczywiście, jeżeli macie pytania związane z pracą w salonie, żeby już tutaj nie przedłużać, w komentarzu pod tym filmem zadawajcie. Jeżeli będę mógł tylko na nie odpowiedzieć, na pewno włączę się w dyskusję. No i tyle, skręcam, dojeżdżam już do miejsca docelowego na spotkanie, 15 minut przed czasem, ale u mnie to tak zawsze bywa, ja się spóźniać nie lubię, więc jeszcze sobie chwilę odpocznę i poczekam. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, hej!